Damianyczek ze Stanisławi. Wielkie brawa! Ściągnęła nam się grupa zawodników. Numer 217. Adam Mitura. Numer 37. Brawo, jeszcze i uwaga, zawodnik oznaczony numerem 242, Andrzej Starzyński, zwycięzca biegu i chyba mamy rekord trasy. I następny zawodnik 265 i 226, to są goście z naszej wschodniej granicy. I zawodnik 196, już mówię. Skąd pan do nas przyjechał? Z Ukrainy kolejny zawodnik na czwartym miejscu. 274, piąte miejsce. Czyli cała grupa zawodników z Ukrainy. I dobiega zawodnik oznaczony numerem 252. I to kolejny zawodnik z Ukrainy. Czekamy na pierwszego Polaka. I kolejny zawodnik za naszej wschodniej granicy, z Kowla. Siergiej Marczu. Czekamy na Polaka. 221. To też zawodnik z Ukrainy. Będzie Polak. I uwaga, zawodnicy, którzy dobiegli na metę, ubrania wasze są w autokarze przed bramą wjazdową. 183. Marek Dobrowolski z Radomia. I pierwszy Polak na mecie. To 74. Mamy pierwszą piątkę. To zawodnicy z Ukrainy w większości, ale to są reprezentanci klubów z Polski. Pierwszy Andrzej Starzyński reprezentuje team Nocy Puławy. To zwycięzca naszego biegu. Wynik 30 minut i 3 sekundy. Jest to rekord trasy. A teraz 267. Zawodnik również z Ukrainy, Pablo Cipanenko. I 43. Numer 43. Robert Głowala z Garbolina. I 222, zawodnik z Ukrainy, kolejny dobieg na metę. Czekamy na kobietę pierwszą. I czekamy na pierwszą kobietę. W ubiegłym roku 35 minut 55 sekund. Zobaczymy, czy w tym roku panie pobiją rekord trasy. ...268 to zawodnik również z Ukrainy, Wiktor Rudiek. Thank you.
4 minuty jest czas. I mamy pierwszą kobietę, numer 158, to zawodniczka Izabela Trzaskalska z Terespola, ADD z UMC z Lublin. W ubiegłym roku również wygrała na tej trasie. Brawo dla pani Izabeli, to pierwsza kobieta i pierwsza Polka. Z numerem 263. Zawodniczka oznaczona tym numerem to Lilia Fiskowicz, Niżnicz, Ukraina. Witamy, drugie miejsce. Przypominam zawodnikom, którzy dobiegli na metę wyścigu, że wasze ubrania prywatne są w autokarze przed bramą główną. Każdy zawodnik, który dobiegnie do mety, albo nie da rady, ale dojdzie, z numerem startowym może zgłosić się do baru pod Sosną. Tam jest dla was przygotowana grochówka. Dobieg pierwszy zawodnik z Kozienic z numerem 88, Paweł Lisicki, wielkie brawa! Brawo, brawo, brawo! Z numerem 107, numerem 107 to zawodnik Paweł Młodzikowski z Adamowa. Zawisło. I wielkie brawa dla Pawła. Wielkie brawa, brawo, brawo, brawo! I gorący, proszę o gorący doping dla zawodników! Brawo! Tak dobiega kolejny! Numerem. Tak, wielki brawa dla brawo, zawodnicza. Brawo, numer. Trzeci numer Swietłana Olini. Brawo, brawo, brawo. Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich zawodników pamiątkowe medale, posiłki regeneracyjne i napoje. I z numerem 63 mamy zawodniczkę kolejną. Numer 63, Monika Kaczmarek z Łodzi. To są pasje, prawda? Pasja baci. Tak. Leci kolejny. I kolejna zawodniczka dobiega do mety. Brawo! Numerem 204. Brawo, 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 numer 204. Brawo! Kolejna Kozieniczanka. Nie, panie Geniu, to był falstart. No, numerem 204. Ale dobiegł kolejny Kozieniczanin z numerem 163, Mariusz Weronowicz, wielkie brawa! Brawo, brawo! I kolejna kobieta z numerem 202. Z numerem 202 Martyna Konarzewska z Działdowa. I dobiegła kolejna pani z numerem 195. Natalia Jakimowicz. Informacja dla zawodników, którzy dobiegli. Z numerem startowym możemy zgłaszać się do baru pod Sosną. Tam jest posiłek regeneracyjny, a wasze ubrania prywatne są w autokarze, który stoi zaparkowany przed bramą wjazdową do ośrodka wypoczynku w Kozienicach. A teraz dobiega Danuta Poszczyk. Brawo, brawo! Reprezentantka Polski w biegach górskich już niedługo wystartuje w Pucharze Świata we Włoszech. To był bieg przygotowawczy do tego startu. Wielkie brawa dla Danusi. Brawo! Dla Danuszy, dla Danuty Woszczek, przepraszam. Kolejny numer 16 to Krzysztof Bryła z Warszawy. Numer 16. I wielkie brawa! Numer 54. Adam
Damianyczek ze Stanisławii. Wielkie brawa! Ściągnęła nam się grupa zawodników. Numer 217. Adam Mitura. Numer 37. Brawo, 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 jeszcze brawo. 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 Kolejni zawodnicy dobiegają do mety. Czekamy na przedstawiciela Enea Wytwarzanie. Czy jest któryś z zawodników z firmy Enea Wytwarzanie? Brawo, brawo, brawo! Brawo! Byli już zawodnicy z Kozienic na mecie, ale jeszcze nie mamy przedstawiciela głównego sponsora biegu, czyli Enea Wytwarzanie S.A. Dobiega kolejna kobieta, może to będzie kobieta z firmy Enea Wytwarzanie, bo startuje Anna brawo. Król. Brawo! Może wyprzedzi kolegów z pracy. Zaraz zobaczymy. Kolejna pani, ale to nie Ania, to nie Ania Król. To z numerem 148. Brawo, brawo! Marzę na staży. Brawo, 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 brawo! I mamy zawodnika chyba z firmy na wyparzanie. Po biegu w koszulce. Ale przebieg dalej, nie wiemy jaki miał numer. I kolejny zawodnik zakończył bieg. Zawodniczka, wielkie brawa! Brawo, brawo! I wszyscy otrzymują pamiątkowe medale. Brawo, brawo! Ja tylko przypomnę, że głównymi sponsorami dzisiejszej imprezy jest firma Enea Wytwarzanie S.A. Gmina Kozienice, grupa APS Energia S.A. z Zielonki. Dużą pomocą w organizacji tego biegu byli przedstawiciele starostwa w osobach panów policjantów i straży pożarnej. Wielkie dzięki. Dziękujemy również wolontariuszom z gimnazjum nr 1 w Kozienicach za pomoc. Kolejni zawodnicy dobiegają do mety. Przypominam, że z numerem startowym można zgłaszać się do baru pod Sosną na energetyczną grochówkę, a wasze prywatne ubrania są w autokarze, który zaparkowany jest przed bramą startową z numerem 240. Kolejna zawodniczka. I uwaga, końcówka jak Usain Bolt, brawo, wielkie brawa, zawodnik numerem 138, wspaniały finisz na ostatnich metrach i kolejny zawodnik dobiega do mety. Brawo, 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 brawo. I z numerem 70 kolejny zawodnik dobiegł do mety. Zapraszamy po medale. Napoje energetyczne. Tak, no trzeba coś troszkę.
to też szybko. No, to bardzo szybko. Ale ona biega, biega, biega. No, rozumiem. A ma teraz kolejny. A moja też biegnie, ale pierwszy raz. Dobra, tam krzyczy do Pilchowa. No właśnie mówię, trzeba krzyczeć do Pilchowa, że tak krzyczy. To jest jednak wysiłek wielki. Brawo, brawo, brawo! No, bo niektórych to są... No. I wielkie brawa dla zawodnika oznaczonego numerem 97. Pokazuje hart ducha. Po 10 km wykonał jeszcze 5 pompek, czyli ten dystans nie był dla niego straszny. Wielkie brawa dla zawodnika. Już zaraz sprawdzimy, jak ma na imię. To jest numerem 97. Momencik. Pan Jarosław Malinowski. Nie, 97 to Robert brawo. Marczuk, przepraszam, z Zielonki. Brawo, brawo! Nie, ten, który wykonał pompki. A widzi pana, pan jest oznaczony numerem 205, a z numerem 205 już wiem, kto to jest, pan Michał Krawucki z Cegielnicy. APS Energia ENAP. Pani Iza Trzaskalska proszona jest tutaj do biura zawodów, a z numerem 50 w biegu na metę pan Edward Grudniewski. Na zdrowie Kozienice, witamy, witamy na mecie. Brawo, brawo, brawo. Zapraszamy panią Izę Trzaskalską, jeżeli nas słyszy tutaj do biura zawodów. Brawo. Pani Izabela Trzaskalska. I Sergiusz Wróblewski, numer 170. Brawo! Dobiegł do mety, wielkie brawa. Brawo! To był kolejny zawodnik z Kozienic. Ja też byłam. No pewnie, ja byłam w Warszawie akurat wtedy. Ale nie byłam na tym, tylko byłam po Polsce. 275. Panie proszę. Pani Ramona. Ojej, ja widziałam, jak tam... Pojpyniak z Dęblina. Dla mnie niewyobrażalne. Ja byłam na trasie. Przy parku jazdowskim. Widziałam na całej tej trasie. Brawo! 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 Nie, no wiem. No. Proszę panią, to są wysiłki dla mnie nie do pojęcia. 42 km. Też różni ludzie biegli. I biegli z wózkami, z dziećmi. I inwalidzi na wózku. Nie, no. Może. Ale no bez względu na wszystko. To jest po prostu niewyobrażalna. Sprawa, nie ma jeszcze, już lepiej. Nie, brawo, 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 starsze dzianki, proszę, dajcie spokój. Brawo, brawo, proszę, odważnie. Pani Izabela Trzaskalska, no i ludzie, którzy... słyszy nas, jeżeli tak, to zapraszamy tutaj do biura zawodów. Przypominam jeszcze o ubraniach. Ci państwo, którzy zostawili w szatni, mogą udać się do szatni i zabrać swoje rzeczy. Ci, którzy zostawili w autokarze, autokar jest zaparkowany przed bramą wjazdową. Natomiast wszystkich z numerami startowymi zapraszam do baru pod Sosną na energetyczną grochówkę. A zwycięzcą biegu był Andrzej Starzyński, wynik 33 sekundy, czyli nowy rekord w trasie, panie dyrektorze. Klasy 34-43. Ale znajoma też. Tak! Brawo! No jakoś tak. Nie, to lekko sobie przybiegnie. Bardzo ładnie. Brawo, brawo! Kolejni zawodnicy dobiegli z numerem pierwszym. Waldemar Adamczyk z Kozienic z numerem 44. Jarek Gontarz również z Kozienic. I coraz więcej zawodników dobiega do mety. Brawo, brawo. Biegnie organizator, tak?
z numerem, uwaga, z numerem 9, jeden z organizatorów. Tomasz Baranowski. Enea Oli Pożynice. Piękna zdrowie, witamy. I zapraszamy po pamiątkowe medale tych, którzy dobiegli napoje regeneracyjne, a w fazie pod Sosną z numerem startowym można zjeść energetyczną grochówkę. I kolejny zawodnik z numerem 15, Michał Borowiecki. I też moje dzieci pracuje, budowano dom. To jest moje dziecko. To jest dopiero. Ja tylko powiem, że w biegu wystartowało 277 zawodników i zawodniczek. To kolejny rekord dzisiejszej imprezy. I dobiega, tak, małżeństwo, Beata i Andrzej Maj z Kozienic razem z córką Zuzanną. Witamy na mecie. Wielkie brawa. I przedstawiciele rodziny chyba. Tu kolejna grupa z numerem 33 biegła na metę. Zawodniczka pani Katarzyna Ćwik. Państwa Ćwiku, was trójka i wbieg na metę z numerem 104, wiceprezes Enea Wytwarzanie, pan Grzegorz Mierzejewski. Panie prezesie, a gdzie pan żonę zostawił na trasie? Patrzy się na żonę. Biegnie ją tam. Tak, no, wytrzymało się znacznie. No. I kolejni zawodnicy. Brawo! Usain Bolt na mecie z numerem 81 po 10 km. Wspaniały finisz. Brawo! 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 Wielkie brawa dla zawodników, którzy kończą ten wyścig. Brawo! Brawo, brawo! Wielkie brawa! Brawo! Brawo! Kolejni zawodnicy na mecie. Wielkie brawa! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Wszyscy dobiegają poniżej jednej godziny. Brawo! Tu zawodnik życiówkę pobił. Wielkie brawa! Brawo! 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 I kolejne zawodniczki kończą bieg. Wielkie brawa dla pań. Super, wszyscy poniżej godziny. Teraz już będą pogodnicie i nie dojdziemy. No. 53 minuty, a my mamy już większą, więcej niż połowę osób na mecie. Brawo, brawo! Pan Stanisław Kacperek. Pan Stanisław Kacperek proszony jest do tutaj na metę. Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo! Brawo! I kolejni zawodnicy kończą
dzisiejszą dziesiątkę energetyczną. Wielkie brawa, wielkie brawa. Brawo. Zawodnik z Warki. Brawo, brawo. Kolejna zawodniczka. Wielkie brawa dla pani. Przypominam, że ubrania można odbierać w szatni, a ci, którzy pozostawili w autokarze, autokar jest ustawiony przed wjazdem na ośrodek. Natomiast wszystkich zapraszam na energetyczną grochówkę z numerem startowym do baru pod Sosną. Tutaj po prawej stronie, stojąc przodem do mety. I kolejna grupa zawodników dobiega. Wielkie brawa! I Ania Król, przedstawicielka ENA Wytwarzanie. Wielkie brawa dla Ani, dobiegła poniżej, czas poniżej godziny. Brawo, brawo, brawo. Teraz już tak. I wielkie brawa dla państwa. Dzisiaj padły rekordy trasy wśród mężczyzn. Najlepszy wynik 30 minut i 3 sekundy. Ale teraz kolejna przedstawicielka z Kozieni. Pani Dorota Osiadacz dobiegła na metę. Natomiast wśród pań, pani Izabela Trzaskarska, zwycięzczyni z ubiegłego roku, również pobiła rekord trasy. Wynik 34-43. Natomiast ja wszystkich zapraszam na godzinę 13.30 do amfiteatru tutaj w Kozienicach. Na ośrodku będzie zakończenie biegu, będzie zakończenie oficjalne, rozdanie nagród. Natomiast przed tą częścią wszystkich państwa zapraszam na energetyczną grochówkę do baru pod Sosną. Tam państwo mogą skorzystać z posiłku regeneracyjnego. A na mecie napoje energetyczne, które sponsorowała firma Frulina. Za chwilę listy startowe zostaną wywieszone, znaczy nie startowe, tylko wyniki zostaną wywieszone. Kolejny będzie. Brawo, brawo! Jeszcze około 80 zawodników walczy na trasie. Czekamy na wszystkich. Absolutnie.
O 13:30 będzie również losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników, także zapraszam, abyście Państwo wszyscy przyszli na zakończenie wyścigu o 13:30, która odbędzie się w Amfiteatrze Kozienickim. Oprócz nagród dla zwycięzców również nagrody niespodzianki będą losowane wśród wszystkich uczestników biegu. Będzie tego. Jakieś taka będzie, coś tam. To mi stopniuje. Wiem. Brawo! Brawo! Jeszcze nie wiem. 2 sekundy i będę. Tak? No dość się tego robiłam, bo na to nie miałam czasu. A powinnam się raz wiesz. No właśnie. Ja chodzę z drugim, to chodzę. Piję, mogę chodzić, to mogę, ale biegać już nie. Kiedy biegałam? Zabójkologia. Brawo, brawo! Brawo, brawo! Nie? No ten pan, który to ma 7 lat, to jest to mówi, że jak poszedł. Ja tu nie widzę, że ma 7 lat, a przede wszystkim widać, jaka jest energia od niego, bije jakaś taka pozytywna. No to jest dla właśnie młodości. No a jak się jeszcze ma do czynienia z taką grupą ludzi. Kolejne panie kończą bieg. Wielkie brawa! W zasadzie to jedna koleżanka dopinguje drugą. Numerem 95. Zawodniczka z numerem 95 to pani Sylwia Makowska ze Skaryszewa. Wielkie brawa! Ja jeszcze wiele rzeczy robię tego, ale nie tak, żeby chyba najlepsze. Nie, to ja nie mówię tak dziewczyn. A nie, no to nie. Nie, bez przesad, nie mówię, że to będę sobie spokojnie, bardzo dobrze. Dobra odpuści. Nie przechodź. I kolejny zawodnik z numerem 29. Z numerem 29. To pan Jerzy Czechowski z Warszawy. Wielkie brawa! Tu widzę koszulka, to pan chyba jest w sporcie po transplantacji. Tak? Nie? Maraton Wrocław. Logo na koszulce podobne jak w stowarzyszeniu po transplantacji, ale na szczęście zawodnik brał udział tylko w maratonie wrocławskim. A dlaczego blada? Nie, taka będzie, taka moja uroda. Biegnie ten pan. Brawo! Brawo! Ileś na maratonach? 72 lata. Z numerem 220 zakończył bieg. Właśnie tak jak pani mówi, zawodnik. Z facerkami, bo się miesza, to proszę. 220, pan Eugeniusz Moskowicz z Warszawy. Brawo! Zawodnik, który przekroczył już 70, nie będziemy mówili ze szczegółami, ale gratulujemy! I kolejna zawodniczka, biegnie! Brawo! Na debiutantki, brawo! Wielkie brawa!
moja koleżanka przyszła. A to na mogą tego. I kolejni zawodnicy ukończyli bieg. Przypominam o nagrodach, niespodziankach. Dzisiaj o 13.30 oficjalne zakończenie biegu w Amfiteatrze Kozienickim. Będzie rozdanie nagród rzeczowych, również nagrody dla zwycięzców, a dla wszystkich energetyczna grochówka w barze pod Sosną z numerem startowym. Zapraszamy do baru pod Sosną. A o 13.30 wszystkich zapraszam do Amfiteatru w Kozienicach nad Jeziorem Kozienickim, gdzie będzie zakończenie dzisiejszej imprezy. Thank you.